Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, zdrowie, urodę i fitoterapię. Czy Państwu zdarzyło się kiedyś mieć jakąś boląco, dokuczliwą zmianę w jamie ustnej? Mi na przykład się zdarzyło i okazuje się, że statystycznie aż 1 trzecia wszystkich osób doznaje w ciągu życia przynajmniej jeden raz takiej zmiany. One oczywiście mogą być różne, ale ja na dzisiejsze nagranie wybrałam Cztery najczęstsze, żeby Państwu przedstawić, jakie są powody, w ogóle jak to wygląda i jak one się odróżniają od siebie. Bo niektóre zmiany mogą być rzeczywiście bolesne, dokuczliwe, utrudniają jedzenie, utrudniają mówienie. Niektóre zmiany mogą w ogóle nie boleć. Jedne z nich są zaraźliwe, a inne nie. I jednak warto się orientować, żeby wiedzieć później jak sobie pomóc. I na pierwszym miejscu mojej listy czterech najczęstszych problemów w jamie ustnej są afty. Co to są afty? To są takie małe owrzodzenie, takie ranki na szluzówce, które z góry mogą być pokryte białym nalotem, mogą być przypuchnięte, są zawsze bardzo bolesne. One mogą być malutkie, takie parę milimetrów, a mogą być bardzo duże, nawet do 3 cm. Zdarzają się zmiany pojedyncze, ale zdarzają się też, że jest grupa kilku zmian w jednym miejscu. Afty same w sobie w ogóle nie są zaraźliwe, nie zważając na to, że są bardzo dokuczliwe. Natomiast dlaczego one się pojawiają? Przyczyny mogą być absolutnie różne. Zaczynając od tego, że mogą świadczyć o niedoborze różnych pierwiastków w naszym organizmie. Także to nie jest problem jamy ustnej, tylko skutek pewnej choroby. Przy niedoborach witamin z grupy B, szczególnie B12, przy niedoborze kwasu foliowego, cynku lub żelaza mogą takie zmiany się pojawiać. Dlatego tak bardzo ważne zwracać uwagę, co się w organizmie dzieje, co on nam pokazuje. Natomiast też, Afty mogą być skutkiem obniżonej odporności, spadek odporności po długiej chorobie, albo niektórzy eksperci na przykład mówią, że jest to choroba autoimmunologiczna i że ona lubi nawracać. Także też zaburzenie pracy układu odpornościowego. No i jeżeli mówimy o odporności, to też warto pamiętać, że afty mogą być skutkiem albo objawem AIDS. Albo objawem nowotworu, który gdzieś tam w organizmie, w innych narządach się rozwija. Także trzeba na to zwracać uwagę. Natomiast oczywiście to nie wtedy, kiedy gdzieś tam jedna afta się pojawiła. Tylko jeżeli afty się pojawiają regularnie albo na przykład bardzo długo się goją, no to wtedy trzeba cały organizm przebadać. Afty mogą być też. Na skutek jakiejś bakterii, na przykład bakterie w samej jamie ustnej, jeżeli ktoś ma kamień nazębny, który po czyszczeniu zębów znowu się pojawia, to znaczy, że te bakterie ciągle się gromadzą, może być na skutek tego, że jakaś bakteria ogólnie jest w organizmie, albo gronkowce, albo paczorkowce, albo helicobacter pylori. Też jeżeli ktoś ma często pojawiające się afty, powinien sobie dokładnie przebadać jelita, szczególnie jeżeli tym zmianom na jamie ustnej, w jamie ustnej towarzyszą takie objawy jak ból brzucha bardzo mocny i częste biegunki. Bo okazuje się, że jest taki związek między aftami w jamie ustnej i wrzodziejącym zapaleniem jelita. Także... To wszystko może być powodem pojawiania się takich zmian. Natomiast oczywiście takim czynnikiem prowokującym pojawienie się zmian może być to, że gdzieś zranimy się albo kawałkiem zęba, gdzieś jeżeli ktoś ma ostry, albo w czasie jedzenia, albo protezą na przykład. No i jeżeli jest taka skłonność w organizmie, no to takie afty mogą się pojawić. Natomiast bardzo często afty są mylone z inną dolegliwością, taką jak opryszczka. Różnica jest w tym, że afty nie są zaraźliwe, a opryszczka tak. I to bardzo. Oprócz tego afty są wewnątrz jamy ustnej na śluzówce. Mogą być na wargach, na wewnętrznej stronie, mogą być na języku, na policzkach, na podniebieniu, nawet na krtanie na śluzówce krtanie. Natomiast opryszczka jest od strony zewnętrznej, może być na ustach, może być okolica nosa, na brodzie i wygląda jak małe pęcherzyki, tak jakby były wypełnione wodą. Najczęściej skupiska tych pęcherzyków, które są też bardzo bolesne i bardzo. Bardzo dokuczliwe. I opryszczka jest wywoływana poprzez wirusa. Wirusa opryszczki. Jeszcze czasami na opryszczkę mówimy herpes. Jest niestety ten wirus, jak już się trafia do organizmu, bardzo często już tam zostaje. Nawet jak go zwalczymy, jest w stanie takim uśpionym i tylko czeka, że organizm znowu będzie osłabiony i znowu się pojawia. A co to znaczy osłabiony? Kiedy to może być? Na przykład po chorobie kiedy człowiek jest osłabiony albo pomocnym wyczerpaniu fizycznym po dużej pracy pomocnym wyczerpaniu psychicznym przy mocnym stresie albo nawet przy takich gwałtownych zmianach temperatury jeżeli ktoś bardzo przemarzł tak może wam się zdarzyło byliście na zewnątrz zawiało was było zimno nie rozchorowaliście się ale opryszczka się pojawiła. Albo odwrotnie, ktoś wyjechał na urlop, piękne słońce, bardzo ciepło, wręcz gorąco, człowiek odpoczywa i nagle pojawia się opryszczka z przegrzania organizmu, bo wtedy też organizm jest mocniej osłabiony. Czy wam się kiedyś to zdarzyło? Jeżeli tak, napiszcie bardzo proszę w komentarzach. Trzecia na naszej liście leukoplakie. To jest inaczej rogowacenie białe, takie białe smugi, albo białe plamy, które się mogą pojawiać na policzkach, na języku, na wewnętrznej y, stronie naszej jamy ustnej, na śluzówce. I one nie mają podłoża ani bakteryjnego, ani wirusowego w odróżnieniu od tych dwóch pierwszych zmian. Bardziej powstają na skutek albo podrażnienia chemicznego przy Paleniu papierosów, w tym elektronicznych, albo przy podrażnieniu mechanicznym. Na przykład, jeżeli ktoś ciągle przygryza w tym samym miejscu policzek, albo protezy, na przykład, podrażniają śluzówkę. Czasami ktoś ma ułamanego zęba i też w tym samym miejscu gdzieś ten policzek lub język są podrażniane i takie zrogowacenie się tworzy. Na początku tej choroby ona w ogóle nie jest niebezpieczna. Natomiast jeżeli to zostawić bez leczenia, a raczej bez wyeliminowania tej przyczyny, to niestety w tym miejscu może się rozwinąć nawet nowotwór, dlatego trzeba być uważnym, co tam w jamie ustnej się dzieje. I jeszcze jedna zmiana to jest kandydoza, albo jeszcze mówimy na to pleśniawki. To jest zakażenie grzybicze. Też wygląda jak białe plamy albo taki nalot. Na języku na policzkach pod językiem na dziąsłach mogą być białe, żółtawe, czerwone i atakowane przez grzyba Candida albicans. Bardzo często pojawia się u małych dzieci, u noworodków. Bardzo często też się pojawia u osób starszych, bardzo osłabionych. I może nie jedna osoba się spotkała z takim problemem. Po zastosowaniu terapii antybiotykami. Bo antybiotyki niszczą właściwą florę bakteryjną i w układzie pokarmowym, i na śluzówkach jamy ustnej, i na śluzówkach strefy ginekologicznej. I dlatego bardzo często po stosowaniu antybiotyków rozwija się grzybica. I wtedy oczywiście no, trzeba zastosować odpowiednie leczenie. Ale zobaczcie Państwo, te zmiany są z jednej strony trochę podobne, a jednak bardzo różne. Natomiast, żeby zapobiegać tym chorobą, to trzeba przede wszystkim wyeliminować przyczyny ich powstawania. Natomiast żeby leczyć, trzeba najpierw dokładnie zdiagnozować, bo jak widzicie, jest zupełnie inne podłoże i dlatego będzie zupełnie inne leczenie. Inaczej się leczy grzybice, inaczej zakażenie bakteryjne i jeszcze inaczej zakażenie wirusowe lub wtedy, kiedy jakichś drobnoustrojów nie ma. Tak jak przy leukoplaki. Tam trzeba tylko rzucić palenie i usunąć to uszkodzenie mechaniczne. Jeżeli usuniemy przyczynę, to tam w ogóle z problemem bardzo łatwo jest sobie poradzić. Natomiast z tymi innymi problemami, jeżeli jest zakażenie wirusowe, grzybicze, bakteryjne, no to my z Wami porozmawiamy w innych nagraniach, jakie mogą być naturalne sposoby pomocy sobie w takich. Sytuacja. A na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę Wam dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryk.